Jesteśmy, szanowni państwo, w czasie programu po 10. Piotr Cieplucha kontynuuje. Mówiłem o zrzutach wody i część komentatorów podejrzewa, że ta woda nie była zrzucana również dlatego, żeby cały czas prezentować niski stan wody na Odrze i żeby ekolodzy mogli dalej bić na alarm. Ekolodzy, o których coraz częściej pojawiają się informacje, że bardzo często są opłacani ze źródeł, o których niewiele wiemy i nie wiemy do końca, czyje interesy reprezentują. Wydaje się, chociażby po tym, co działo się w Turowie, że reprezentują na pewno obce interesy, takie, którym zależy na tym, żeby działać na szkodę Polski i Polaków. No niestety, ale tak jest, że w tego typu kwestiach również działania organizacji ekologicznych są podyktowane politycznie. Rozmawialiśmy chwilę temu, pozostali goście opowiadali o gatunkach chronionych. Dlaczego jest tak, że w sytuacji, gdy mamy w Polsce nadmiar tych gatunków, to nie prowadzimy introdukcji w innych państwach Unii Europejskiej? We Francji, w Niemczech. Ja przypomnę słynną sytuację, gdzie do Niemiec przedostał się jeden z żubrów z Polski i został natychmiast zastrzelony. Gdzie byli ci wszyscy ekolodzy, którzy w Polsce są tak aktywni, próbują paraliżować poszczególne działania rozwojowe naszego kraju? No i wreszcie ostatnia rzecz, o której też wspominaliśmy, czyli wykorzystanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez obecny rząd w tych działaniach pomocowych. W ostatnim czasie Jerzy Owsiak został również moim zdaniem w inny sposób jeszcze wykorzystany, czyli wysyłając jakieś pisma do pana prezydenta i właściwie włączając się w bieżącą grę polityczną, gdzie powinien skupić się chyba raczej na pomaganiu ludziom. No chyba, że faktycznie być może ma jakieś ambicje polityczne, no, ale to powinien starać się o miejsce na liście wyborczej Koalicji Obywatelskiej. No po co? Pan senator Kopiec. Tak, ja chciałem tylko doprecyzować, ponieważ tutaj państwo dużo mówicie o braku pomocy. To jest, chciałem uściślić, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oferuje 12-krotną spłatę rat kredytów dla osób poszkodowanych powodzią. Do tego dochodzi finansowanie do 200 tysięcy złotych jednorazowe, bezzwrotne dla ofiar powodzi oraz 20 miliardów złotych, które zostały pozyskane z Unii Europejskiej na wsparcie tych terenów, które powodzią zostały dotknięte, więc też chciałem uspokoić kolejny raz naszych widzów, że to wsparcie będzie kierowane, jest kierowane i tutaj nie ma zagrożeń, jeżeli chodzi o te kwoty, te pieniądze po prostu są i one będą. No nie. Te fundusze spójności mają być, a nie, że one są. Nie. No, nie jest, i z tej puli funduszy spójności jest 10 miliardów, z czego rzekomo 5 ma zostać przeznaczone na... No to właśnie mówię 20 miliardów, tak. Panie 20 miliardów złotych. Ja tu protestuję przeciwko rozdawaniu naszych pieniędzy, bo rzeczywiście będziemy mieć pieniądze z funduszy spójności, tylko my fundusze spójności mamy od co najmniej 2004 roku. I te fundusze spójności to jest fundusz, który ma zagwarantować, miał zagwarantować i w ten sposób działa, że państwa, które były słabe i rozwinięte, za otworzenie własnej gospodarki i zniszczenie jej w dużej części, miały tymi funduszami rekompensować rozwój swojej gospodarki. I w tej siedmiolatce dostaliśmy 78 miliardów z funduszy spójności i one były wydawane i one są wydawane. A w tej chwili przyjeżdża pani Ursula von der Leyen, żeby zobaczyć, jak tam się miewa jej Breslau, bo ona nie chciała zobaczyć tych wielkich zniszczeń, jakie były, tylko przyjechała już po tym, jak fala powodziowa przeszła przez Wrocław i powiedziała, że my możemy skorzystać z pieniędzy, które już mamy. Ja liczyłem na to, że my usłyszymy o jakichś nowych pieniądzach, a nie o tych pieniądzach, które nam się należą i które mamy. Bo to jest przerażające, bo w tej chwili te pieniądze, które miały iść na rozwój całej Polski, będą skierowane tylko tam. Więc to o to chodzi. Jeżeli chodzi o zbiorniki, bo tam kolega przed chwilą mówił o niespuszczaniu wody ze zbiorników. To o zbiornikach za moment, bo widzę, że nieźle pan zdenerwował pana senatora.
Nie, panie doktorze, nie są to nerwy. To po prostu mam takie wrażenie, że w sytuacji, w której wszyscy powinniśmy siedzieć przy jednym stole i rozwiązywać kryzysy i powinniśmy mówić jednym głosem, powinniśmy ludzi wspierać, powinniśmy zmagać się z tym, co się wydarzyło, to po prostu widzę, że to jest taka fala krytykanstwa z każdej strony. Cokolwiek się nie wydarza, skądkolwiek nie są pieniądze, ktokolwiek nie pomaga, Wielka Orkiestra źle, żołnierze z Niemiec źle, pieniądze z Unii Europejskiej źle, fundusze wsparcia źle. To wszystko generalnie, co się dzieje, to wszystko jest krytykowane według mnie sztuką dla sztuki, żeby... Panie senatorze, to w takim razie ja, ponieważ polityki robić nie muszę, to panu powiem, jak sobie wyobrażam państwo. Państwo jest silne. Państwo ma swoje instytucje i swoje organy, żeby bezpośrednio nieść pomoc obywatelom w potrzebie. Państwo nie musi wynajmować WOŚP-u, żeby WOŚP w imieniu państwa niósł jakąkolwiek państwową pomoc. Nie wynają WOŚP-u. No a przepraszam bardzo, no jak to nie? No pieniądze z państwa pójdą przez WOŚP między innymi na to, tak zakładam, żeby WOŚP niósł pomoc tam na miejscu. Ponieważ WOŚP jest doświadczoną organizacją, która niesie pomoc mieszkańcom. Panie senatorze, wie pan, ja panu coś powiem. Ma pan rację, że WOŚP jest doświadczoną instytucją czy doświadczoną fundacją, ale w niesieniu pomocy z wyprzedzeniem rocznym, a nie z wyprzedzeniem tu i teraz. Takimi organizacjami są niewątpliwie Polski Czerwony Krzyż i taką Caritas. Jednostką czy taką fundacją jest Caritas. To są te instytucje, które mają pełne doświadczenie, jeśli chodzi o niesienie pomocy natychmiastowej. Chciałbym panu przypomnieć, że żyjemy w państwie świeckim, a w fundacji Caritas... No tak, no, nie. Ale to ja panu powiem tak, panie senatorze, przypominając to, co pan powiedział przed chwilą, że Czerwony Półksiężyc też by mi nie przeszkadzał, gdyby chciał nieść taką pomoc od razu. Ale mnie nie przeszkadza. Ja się zgadzam, że to mógł być Caritas, to mógł być Czerwony Krzyż, natomiast jest to Wielka Orkiestra i taka była decyzja, no i tyle. No i jest to jedna z trzech organizacji, która może pomóc i która pomaga. Proste. Tak, nie jest ma to decyzja. I tutaj nie ma żadnego innego dna. No, panowie, proszę. No pewnie, że nie ma żadnego dna, ale proszę państwa, wracając do tej mojej wypowiedzi, ponieważ powiedziałem, że nie muszę polityki uprawiać, tak jak muszą to robić panowie. Skoro mamy rzeszę bez mała 40 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, to ja oczekuję, że ci żołnierze są rozdysponowani tak jak chcą, a chcą, rwą się do tego, żeby nieść pomoc. Okazuje się, no, że panie nie mogą. Raczej żołnierze nie są dysponowani do zadań jak chcą. No, na tym polega istota wojska, że nie jak chcą, tylko jaka jest potrzeba i jak decydują. No to właśnie, ale to skoro jest potrzeba i skoro jest powódź, a oni sami się garną do tego, żeby pomagać, to się ich wysyła. A na jakiej podstawie pan polemizuje z tą potrzebą? Niech pan mi powie w takim razie, panie dyrektorze, gdzie są potrzebni jacy żołnierze, jeżeli pan to wie, to proszę to powiedzieć. A to co, sugeruje pan, że nie są żołnierze potrzebni? Nie, ale ja nie sugeruję. Pan sugeruje, panie, że pan doskonale... Ale pan próbuje ze mną uprawiać filozofię. To ja bardzo chętnie. To proszę mi powiedzieć, po co, skoro nie bierze się żołnierzy WOT naszej obrony terytorialnej, ściąga się niemiecką obronę terytorialną? Może mi pan wyjaśni. Mówi się o deklaracji chęci pomocy przez stronę niemiecką. Mówi się o tym, że nasi sąsiedzi, najbliżsi chcą nam pomóc. I to jest bardzo, bardzo... chwalebne, że chcą nam pomóc, po prostu. Znowu wie pan, między redaktor, mówi się, a robi się szuka, jest... Znowu panie szuka senatorze. Pan redaktor, znowu szuka pan redaktor spisku tam, gdzie go nie ma. Nie, w żaden sposób, tylko wie pan, ja panu chcę powiedzieć inną rzecz, a nawet pewną rzecz udowodnić, że jest różnica między mówi się, a robi się. A to prawda. Oto na przykład Szwedzi nie mówili, a wysłali strażaków, wie pan? No wiem, oczywiście, że tak. No! No, ale widzi pan różnicę między robi się, a mówi się. Tylko że nikt nie mówi o tym w telewizji Republika, że Szwedzi chcą najechać Polskę, bo wysłali strażaków. A tutaj się próbuje jakąś antyniemiecką propagandę uskuteczniać, bo Niemcy. Bo, przepraszam, pan w Donalda Tuska uderza, panie senatorze. Pan chyba to zrobił nieświadomie. Nie uderzyłem w Donalda Tuska. No wie pan, no jeżeli Donald Tusk uspokaja, to może raz jeszcze wypuśćmy pana premiera, bo to chyba on ma jakieś takie, nie wiem, obawy albo coś w tym rodzaju. Oddajmy głos. Dobrze, nie proszę. No to posłuchajmy uważnie, co powiedział pan premier. Dostałem też tu informację od generała Sokolskiego, że z gotowością pomocy też zgłosili się to żołnierze, to terytorialsi też, to jest z Niemiec.
Jak zobaczycie niemieckich żołnierzy, proszę nie wpadać w panikę, to jest pomoc, bez, żeby nie było tam żadnych wątpliwości. To ja najmocniej przepraszam, ale chyba błędnie, że tak powiem, słucham premiera. Co znaczy jakiekolwiek wątpliwości, kiedy zobaczę Niemca? Panie senatorze. Pana senatora nie słychać. No to ja myślę, że pan senator właśnie w tej chwili usuwa tę usterkę jakąś. O, jest uśmiech na twarzy, to będzie jej gościa słychać. Panie senatorze, no to o czym pan premier mówi? Pan premier, jeszcze raz powtórzę. Panie pośle Sachajko, pan jest posłem, a nie senatorem, przypomnę. No ale nie słychać senatora i nie chcę takiej... Ale da mu pan szansę. No mamy naprawdę sporo czasu i każdy z panów będzie miał możliwość wypowiedzenia się. Żeby nie było takiej niezręcznej ciszy, jak na tych posiadówkach pana premiera. Ale to właśnie ta cisza jest taka najbardziej wymowna. Panie senatorze, no to co, słyszymy się czy nie? Nie, nie słyszę pana. No, więc ja bo był pan poseł bardzo aktywny. Problem spuszczania wody ze zbiorników wodnych. Nie, ale to panie senatorze, skończmy ten wątek, to wyjaśnijmy sobie. Co miał na myśli wódz naszego narodu, mówiąc o tym, że jak zobaczymy Niemca, żebyśmy nie wpadali w panikę, no. Panie senatorze, ja pana nie słyszę. Nie wiem, czy pan mnie słyszy, ale my pana nie słyszymy w żaden sposób. No, na migi też nie potrafimy. Tak. Jeszcze, ale się nauczymy. W 97 roku nie spuszczano wody, bo wtedy mówiono, że są... Nie o to pytam, panie pośle Sachajko, na miły Bóg. No, próbuje pan wyręczać senatora Kopca, ale pytam o to, co miał na myśli premier Donald Tusk, apelując do społeczeństwa, żeby nie wpadało w panikę, cokolwiek by to miało znaczyć, kiedy zobaczył Niemca. No i senatora nie ma. I ja tylko muszę jeszcze raz powtórzyć do pana senatora, bo za chwileczkę będzie może słyszał, że ja nie mam żadnych problemów. O! Pieniądze Niemcy nam dali. Tylko niech on dadzą nam inne pieniądze, a nie te, które my już mamy w kieszeni. Bo to takie... Dobra, panie senatorze, to Jarosław Sachajko będzie do pana apelował za moment, a ja proszę o wyjaśnienie słów premiera Tuska, który uspokaja tych powodzian, którzy gdzieś tam być może napotkają Niemca, żeby ludzie nie wpadali w panikę. No, co premier miał na myśli? Wie pan, żyjemy w takich czasach, w których przez 8 lat propaganda telewizji partyjnej, używając jakichś różnych manipulacji typu Für Deutschland, uprawiała politykę... To nie była manipulacja, akurat to Für Deutschland było. To zmanipulowane w tych... Nie, to ja panu powiem w wielkim skrócie, jak to... Panie senatorze. Ale pan mi da, panie rektorze. Ale panie senatorze, ale ja panu dam, tylko ja pana błagam o jedną rzecz. My naprawdę nie jesteśmy w skradzionej czy nielegalnie przejętej dzisiaj telewizji publicznej, że się tylko i wyłącznie wszystko na jedno kopyto, jedną modłę mówi, no. Ja pana o to proszę serdecznie. Für Deutschland było też mówione ustami premiera Donalda Tuska, że rządy Angeli Merkel były dla nas błogosławieństwem i przywództwo Niemców również. Także to było, padło, tam nie ma nic manipulacji. Für Deutschland zostało po tysiąckroć wykorzystane niezgodnie z tym, jak było, zresztą chyba nawet jakiś wyrok sądowy był ostatnio w tej sprawie na korzyść pana premiera Tuska. Żeby uściślić. Natomiast żyjemy w warunkach państwa, w których dzisiejsza opozycja uczyniła z antyniemieckości podstawę swojej działalności politycznej, ze szczucia na Niemców, ze szczucia na nasze relacje bilateralne uczyniła jeden z filarów swojej polityki opartej na emocjach, po to, żeby dzielić społeczeństwo polskie, po to, żeby tutaj dochodziło do coraz większej polaryzacji. Więc nie dziwne jest to, że premier może chcieć wyjaśnić społeczeństwu, że Niemiec na terenie naszego kraju to nic złego, że Niemiec na terenie naszego kraju to... Pan się sam z tego śmieje, co pan mówi. To jest genialne. Dlaczego się sam śmieje z tego, co mówi? Ja nie wiem. Ale ja się nie śmieję z tego, co mówię. No, po prostu w takich warunkach polaryzacji opartej na polityce antyniemieckiej trzeba może uściślać, że Niemiec na terenie Polski nie jest naszym wrogiem. Po prostu. A przepraszam, a kto przyjmuje Niemca jako wroga? Bo ja tego nie rozumiem. Tłumaczyłem to przed momentem. Sytuacja, w której opozycja dzisiejsza buduje swoją narrację polityczną na nienawiści do Niemców, bo to robi, to może wprowadzać ludzi w błąd. A, czyli to opozycja jest winna temu, że premier Donald Tusk
uspokaja i mówi, żeby nie wpadać w panikę, jak ludzie zobaczą Niemca w mundurze. Tak, oczywiście, że tak. A, no to genialne. Czyli to nie chodzi o jakieś takie zaszłości, jak na przykład prowokacja gliwicka albo coś w tym rodzaju, nie? Nie, nie chodzi o takie... A, no to widzi pan, ja dlatego prosiłem o wyjaśnienie. Żyjemy w XXI wieku, Niemcy są naszym sojusznikiem, Niemcy są naszym partnerem w Unii Europejskiej, naszym sąsiadem najbliższym i tutaj myślę, że ta polityka historyczna odgrzebywana w XXI wieku jest nie na miejscu. No pewnie. I w ogóle wracanie do reparacji też, bo jeszcze kogoś by wzięło i na to naszło. Pan senator Szwed. Dziękuję, panie redaktorze. No myślę, że pomoc zawsze jest potrzebna, tylko tą pomoc musimy, że tak powiem, podzielić. Pan senator tutaj trochę za daleko idzie, mówiąc, że mamy jakieś fobie niemieckie. Nie, to nieprawda. My współpracujemy również i współpracowaliśmy za rządów Prawa i Sprawiedliwości ze stroną niemiecką, ale mówimy tutaj o czym innym. Mamy wojska obrony... Pani Urszulka pani Urszulka was nawet chyba dobrze wykiwała. Mamy wojska obrony terytorialnej, polskie wojska obrony terytorialnej. Mamy polskie wojsko, które powinno zostać skierowane dużo wcześniej do pomocy powodzianom. Tego nie było. Teraz te wojska się pojawiają i oczywiście można wspierać, można pomagać, tak jak Szwecja chce pomagać, wysyła swoją straż pożarną, to się oczywiście ceni. Można pomagać, ale przede wszystkim państwo polskie jest od tego, żeby swoje służby wykorzystać do tego, służby, które bardzo dobrze służą. Ja tu bardzo serdecznie dziękuję jako senator z ziemi kłodzkiej wszystkim strażakom, wszystkim również wojskowym, którzy pomagają powodzianom tam na miejscu, ale koordynuje pracę służb zawsze rząd. I to rząd jest od tego, żeby wysłać to wojsko, a tak jak tu pan redaktor podał przykład przed chwilą, no nie zawsze wysyłał, tak? I tutaj nie było na czas tego wojska. Ale to nawet nie o wojsko chodzi, senator, bo dokładnie taka sama sytuacja jest, panie senatorze, jeśli chodzi o druhów i druhny z OSP. Też chętnie by pojechali tam na miejsce, tak. Ale niestety komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nie daje błogosławieństwa na ten wyjazd. A to się wiąże z tym, że jeżeli taki strażak ochotnik pojedzie tam na miejsce, to nie podlega ani żadnemu ubezpieczeniu. Jeżeli coś się nie daj Bóg stanie, no to idzie to na jego barki, a nie na barki kogoś innego. No. Mówił pan senator o pomocy finansowej i o tym, że Unia Europejska chce nam dać pieniądze, które już nam dała, no to teraz przekażę może w tą sferę, ale też to ciągle jest rozmowa. To nie są fakty, tylko rozmowa. Mówił senator, że chce usiąść, czemu nie siedzimy, nie rozmawiamy. No ja pytałem, czemu nie siedzimy, nie rozmawiamy? Czemu nie został zwołany Sejm? Czemu nie został zwołany Senat? Czemu specustawa, którą przygotował rząd, przygotowało Prawo i Sprawiedliwość, nie jest dyskutowana teraz na poziomie Sejmu i Senatu? Z perspektywy powodzian, jeśli chodzi również o pomoc finansową, bo pomoc humanitarna trafia, ale jeśli chodzi o pomoc finansową, to ważne, żeby ona trafiała już teraz. Dlatego te 24 tysiące proponowaliśmy, żeby trafiało do powodzian w ciągu 24 godzin. A państwo mówią o pomocy, że no będzie, ale każdy powodzian pyta, kiedy będzie, kiedy wnioski i tak dalej. No czekacie, nawet posiedzenie parlamentu nie potrafiliście zwołać w ciągu tygodnia od powodzi. No dobra, dzieją się ludzkie dramaty, a my cały czas czekamy, a powodzianie mówię, panie my mamy dość słuchania polityków o tym, że będzie kiedyś jakaś pomoc. Ale to bądźmy uczciwi. Panie senatorze, sekundę. Moment, chcę bronić dobrego imienia marszałka Sejmu, no. Widzi pan. Proszę uprzejmie. Marszałek Hołownia chciał zwoływać posiedzenie Sejmu, ale powiedział premier Tusk, że nie ma takiej potrzeby. Czyli wychodzi na to, że premier jest ważniejszy niż marszałek Sejmu. To jest też, proszę państwa, ta hierarchia nieco troszkę zakłócona, bo byłem przekonany, że drugą osobą w państwie jest marszałek Sejmu, a nie premier. Jeszcze w piątek premier mówił, że nie ma powodów do paniki, a dzisiaj widzimy, jaki armagedon przeszedł ziemię kłodzką, ziemię ząbkowicką. Myślę, że nie powinniśmy traktować słów premiera Tuska poważnie. Senator Kopiec. I to jest właśnie przykład tego, że uprawia się politykę na nieszczęściu ludzkim. Nie ma potrzeby przyjmowania specustaw, ponieważ Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa i te pieniądze są, ponieważ te zapomogi do 200 tysięcy złotych na odbudowę domu są i to działa, więc tutaj jest ogrom pomocy, która działa, która jest faktem, natomiast pan tutaj tą rzeczywistość w jakiś sposób nadwyręża, mówiąc, że czegoś nie ma. No, jeżeli nie ma potrzeby przyjmowania specustaw, bo system działa, to
tego posiedzenia Sejmu po prostu nie ma. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest pełna zgoda o tym, że państwo powinno swoimi służbami wspierać jako silne państwo tą sytuację, która się wydarzyła. To jest oczywiste. Jeżeli były jakieś i będą, czy jakieś błędy popełniono, to oczywiście pan premier już zapowiedział, że te konsekwencje i wnioski będą wyciągane z względem osób, które mogły się dopuścić jakichś zaniedbań. To jest oczywiste. No więc tutaj to jest robienie teraz polityki na tragedii jest czymś antypaństwowym w tym momencie. Panie senatorze, To było to, jak filmik został nakręcony z panem premierem, jak się on dostaje do zalanego pomieszczenia, a w środku już kamera na niego czekała. To była tania polityka. Tanią polityką jest obiecywanie przedsiębiorcom, że im się odroczy o rok składki ZUS-owskie. A skąd oni za rok wezmą te pieniądze, żeby je oddać? To jest tania polityka. Tanią polityką jest 2 miliardy, kiedy trzeba tych miliardów 40. Jakie to jest miliardy? Tania polityka? Jakie 2 miliardy? O czym pan mówi? No, pan poseł Sachajko, panie senatorze, mówi najprawdopodobniej o tym, co zostało z budżetu państwa fizycznie rozdysponowane. Minister Domański mówi, że mamy 2 miliardy złotych na Powodzian. Plus 20 miliardów z Unii Europejskiej. A kiedy będzie tych 20 miliardów? Ale momencik, panie senatorze, sekundę. Pan poseł Sachajko mówi, że te pieniądze już mamy, po czym mówi, że mamy 2 miliardy, a mamy 20. Ale to pan poseł Sachajko podpuszcza pana senatora. Pan senator się nie da podpuszczać, a skupmy się na faktach. 2 miliardy złotych, taką kwotą dysponuje minister finansów Andrzej Domański. Pieniądze w wysokości 5 miliardów euro, bo mówię o 5 miliardach z 10, co daje połowę, mają do Polski dopiero trafić. Nie zostało powiedziane, czy one będą jutro, czy one będą pojutrze, czy będą za rok. To nie zostało doprecyzowane. Ale panie redaktorze, nie żyjemy w warunkach poprzedniego rządu, gdzie pieniądze unijne były opóźnione o wiele lat. Panie senatorze, żyjemy w warunkach dzisiaj rządzenia koalicji Platformy Obywatelskiej. Żyjemy w warunkach pełnej zgody z Unią Europejską, z jej wartościami. A wie pan, na czym polega ta pełna zgoda zgodnie z wartościami Unii Europejskiej? Ano na tym, że miała płynąć do nas szeroka rzeka pieniędzy, a te pieniądze dziwnym trafem z KPO do nas nie płyną tym szerokim strumieniem. To o czym pan opowiada w ogóle? Opowiadam, no. Nie, to, że przede wszystkim żyjemy w warunkach takich, w których koordynujemy wspólnie z Unią Europejską wszystkie zagrożenia. I to się będzie działo. I tutaj ja nie mam żadnych podstaw, żeby wątpić, że te pieniądze z KPO czy z Funduszu Odbudowy będą w Polsce i one po prostu będą. No to też pan zakrzywia rzeczywistość, mówiąc, że ich nie ma i że ich nie będzie. A dlaczego zakrzywiam rzeczywistość, twierdząc, że miały płynąć szerokim strumieniem, a tym szerokim strumieniem nie płynął? Gdzie tutaj jest zakrzywianie rzeczywistości? W którym roku było głosowanie nad Europejskim Funduszem Odbudowy w Parlamencie Polskim, panie redaktorze? A, to było dawno, dawno temu. Ile rezolucji było, żeby Polska nie dostała tych pieniędzy? To czemu tych pieniędzy nie ma po tym głosowaniu? A to ja już panu tłumaczę, ale wtedy była sprawa prosta. I wtedy chociażby czy Grzegorz Schetyna, czy Rafał Trzaskowski, czy inni politycy mówili, że te pieniądze będą mrożone do momentu, dopóki nie przejmą władzy. To było powiedziane wprost. Dobrze pan wie, że nie chodziło o przejęcie władzy. Nie. Dobrze pan wie, że nie chodziło o nie, oczywiście. Z konkretną opcję polityczną. Chodziło o przejęcie władzy przez osoby, które rozumieją wartości Unii Europejskiej i przejmą sobie prawo. Tak jak je rozumieją. Nie kradną jak pan Czarnecki, nie kradną jak pan Kuszmierowski, nie robią przekrętów jak w Funduszu Sprawiedliwości i nie marnują pieniędzy Unii Europejskiej na działalność partyjną. Specjalnie panu nie przeszkadzam, kiedy operuje pan nazwiskami, bo to zawsze te osoby będą miały możliwość później się do tego odniesienia. Natomiast pragnę tylko... Nie, ja nic nie sugeruję, żeby była sprawa jasna. Ja tylko chcę powiedzieć, że póki co, proszę państwa, w polskim prawodawstwie i ustawodawstwie, które miało być powiązane ściśle z KPO, nie zmieniło się dokładnie nic. Nic. A ponoć właśnie od tych zmian było uzależnione wypłacenie nam KPO. Panie senatorze, ja wiem, że pan jest... Zmieniło się bardzo wiele, ponieważ nie pragniemy pieniędzy Unii Europejskiej. Tak, nie, to oczywiście. Czego najlepszym przykładem, chociażby pierwszy lepszy z brzegu, pański kolega z Lewicy, który tam samochodem służbowym se pojechał do Serbii. Bo został złapany na gorącym uczynku. No panie senatorze. Dymisja była w ciągu 15 sekund. Tak. Tylko wie pan, 15 sekund od momentu, kiedy sprawa wyszła na jaw.
A nie kiedy pan Ciążyński pojechał sobie do Serbii. To no, bądźmy poważnymi. A po natomiast czasie była dymisja pana natomiast zmierzam do czegoś innego. Była dymisja pana Mejzy? A on był jakimś ministrem? A przepraszam, a Mejza jakiś... A, no, przepraszam, a... Wiceministrem sportu i turystyki. I co tam z Mejzą? W jakim czasie była dymisja Mejzy? Ale przepraszam, co z Mejzą, bo ja nie rozumiem. Pytam, po jakim czasie była dymisja Mejzy? Ale po jakim czasie od czego? Od czasu, jak światło dzienne wyszły informacje o tym, jak oszukiwał ludzi. A został skazany? Jest jakiś prawomocny wyrok? A jest jakiś prawomocny wyrok w sprawie pana Ciążyńskiego, który jest już po dymisji? No, pan Ciążyński po prostu przyznał się i były, że tak powiem, dokumenty, których się przerobić już nie dało. No. Proszę państwa, ja natomiast chciałem powiedzieć coś innego, bo zrobiłem ten przytyk związany z KPO i z polskim ustawodawstwem i prawodawstwem, ale chciałem myśl dokończyć i ją rozwinąć. Póki co nic się nie zmieniło, no chyba, że jednak prawo rzeczywiście stosujemy tak, jak je sobie sami wydedukujemy, czyli jak je rozumiemy. Ale póki co, według mojej wiedzy, nie zmieniło się na tyle dużo, żeby osądzać kogoś jeszcze przed prawomocnym wyrokiem. Bo przypomnę tylko, że istnieje w polskim prawodawstwie instytucja domniemania niewinności. I dopóty, dopóki... Proszę? Proszę? Kogo ja osądziłem przed wyrokiem? Kogo ja osądziłem? No, powiedział pan, żeby nie kraść tak jak ten, siam ten i owam ten. Ja tylko pragnę zauważyć, że o kradzieży... No ale wie pan, no, o tym zdecyduje sąd. O ile wiem, kwestia kilometrówek jest jasna i kwestia kilometrówek pana Czarneckiego przyznał się do podpisywania tych dokumentów i to jest kwestia, co tu nie ma wątpliwości. Kto nie ma wątpliwości? Co do której nie ma wątpliwości. Zarówno pan Czarnecki, jak i OLAF, jak i wszystkie instytucje unijne. OLAF jest systemem, proszę państwa, kontrolnym. No dobrze, no, ale tylko żebyśmy pamiętali o tym, że o winie bądź też jej braku decyduje póki co sąd i tutaj się nic nie zmieniło. Przynajmniej niewiele. Dobra. W sytuacji, w której naraziłem kogoś na nieprzyjemności, chętnie za to odpowiem. Nie, ale to przecież nie o to chodzi, tylko chciałbym, żebyśmy byli legalistami. Tym bardziej, że pan premier dosyć często o tych legalistach mówi. To mamy jeszcze jeden wątek, który wyszedł tak mimochodem, ale też wracamy do Ministerstwa Klimatu, od którego zaczęliśmy. Ponieważ pan senator Kopiec mnie uspokoił i mówi, że elektrownia atomowa będzie i wszystko będzie, to generalnie jestem już spokojniejszy. Nie będę się też wprowadzał w stan paniki, gdy zobaczę niemieckiego żołnierza. Także całkowicie na luzie, całkowicie w spokoju i z uśmiechem na twarzy mogę się skupić na słowach rzecznika PSL-u, który był pani redaktor Lubeckiej i tam tłumaczył, dlaczego został powieszony, a właściwie odszedł i sam zrezygnował rzecznik resortu klimatu. A dlaczego musiał zostać zdymisjonowany rzecznik ministerstwa? Rzecznik ministerstwa, myślę, z powodu tego... Nie chcę tego nazwać niezręcznością. Słowa, które nigdy nie powinno paść. Ale to przecież nie pan rzecznik taki komunikat wydał. Odpowiedzialność? Nie on o tym mówił. O tym mówiła na konferencji prasowej pani minister Ani Kloska, szefowa resortu. Odpowiedzialność za komunikaty, które ministerstwo zamieszcza w mediach społecznościowych. No dobrze, ale to przecież całą tą burzę wyłała sama pani minister, która powiedziała o tym, no to można sobie odsłuchać, można to znaleźć w internecie, co powiedziała pani minister. No właśnie, no i powiedziała generalnie, do tego odniósł się już, że będziemy oferować, pan premier. No powiedział, że niefortunna co najmniej generalnie wypowiedź. No to senator Kopiec może nam rozwinie tę myśl, że Kowal zawinił, a powiesili kogoś innego. Nie mam co rozwijać. Ja tu się zgadzam w tej ocenie z częścią komentariatu, który twierdzi, że to była ofiara poniesiona za panią minister. I tutaj uważam, że to jest niesłuszna ofiara, ponieważ rzecznik nie powinien odpowiadać za komunikaty ministerstwa. Rzecznik może odpowiadać za narrację, ale nie za komunikaty. No i tak jak pani Lubelska, pani redaktor powiedziała, no przecież to były słowa pani ministry, więc nie ma tutaj czego bronić, tak? Uważam, że... No pewnie, że nie ma. I brawo, panie senatorze. No, tak w domu wolnego słowa właśnie rozmawiamy i się rozkręcamy. Czy w takim razie pani Paulina Henik-Kloska powinna podać się do dymisji? Nie mnie to oceniać, nie jestem... Panie senatorze, ale przecież pan jest niezwykle rozsądnym, inteligentnym, młodym człowiekiem. Dodałbym jeszcze przystojnym.
I co? I nie ma pan swojego rozumu? Myśli pan tak, jak matka partia każe? Czy widzi pan na przykład Paulinę Hennig-Kloskę, która wychodzi ze swoimi mądrościami? Widzi pan panią poseł Zielińską, która wychodzi ze swoimi mądrościami? Słyszy pan z całą pewnością ministra Dorożałę, który wychodzi ze swoimi mądrościami? No i wreszcie ten panteon zamyka nam Miłosz Motyka, który dołącza do tego grona wybitnych intelektualistów i zgadza się, że wie, że nie powinien rzecznik odpowiadać, tylko pani minister, ale finalnie mówi, że to jednak premier chciał inaczej. Czy pani Paulina Hennig-Kloska powinna honorowo powiedzieć: dziękuję, pauzuję, pasuję, odchodzę? Do partiokratów, jak pan zapewne wie, nie należy i to też udowodniłem w przestrzeni publicznej. Natomiast nie jest to przedmiotem mojej oceny, ponieważ uważam, że za rząd odpowiada pan premier Donald Tusk i to powinien być obiekt rozmowy pomiędzy panią Hennig-Kloską a panem Tuskiem i zostawiam im tę kompetencję, no bo to bez sensu jest medialnie rozgrzebywać temat, w którym na ten moment niczego sprawczego nie powiemy. Kochany panie senatorze, to może inaczej. Nie czuje pan wstydu, zażenowania albo nawet obciachu, kiedy słucha pan tych pań? Nie wiem, są wypowiedzi mądre. Pan nie wie. Są wypowiedzi albo coś mądre, jest smaczne, albo jest niesmaczne. No. Ale to, no to pani minister Hennig-Kloska popełniła błąd w tej wypowiedzi. Pani Zielińska też popełniała błędy, jeżeli chodzi o tej wypowiedzi na temat zbiorników. Więc nie będę tego bronił, bo nie ma czego bronić. No. To proszę państwa, na moment do Sejmu. Państwa, zabieram tam konferencja prasowa. Konsekwencje tego widzieliśmy przez ostatni tydzień. Od początku, szanowni państwo, staraliśmy się nie wchodzić w ten spór polityczny w pierwszych dniach, kiedy wylała woda na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, ale konstruktywna opozycja powinna zadawać pytania dotyczące akcji pomocowej, dotyczące zabezpieczenia także i przygotowania służb na powódź na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. I począwszy od systemu Copernicus. Dzisiaj w kontekście wypowiedzi premiera Donalda Tuska uspokajającej z zeszłego piątku wiemy, że polskie służby korzystają z systemu Copernicus. Unia Europejska, komisarz europejski mówił, że system prognozował tak duże opady, w związku z tym służby powinny być przygotowane na sytuację, która miała miejsce w weekend, a w Polsce na tą sytuację przygotowana nie była. Przypomnę, że premier pełni funkcję nie tylko polityczną, ale pełni funkcję również przewodniczącego rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Rządowy zespół zarządzania kryzysowego jest obsługiwany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, także przez resorty podległe premierowi. Państwowa Straż Pożarna na co dzień korzysta z systemu Copernicus i będziemy o to pytać także w najbliższych dniach, gdzie te informacje dotyczące pogody, na którym etapie one nie dotarły do osób podejmujących decyzje, tak, że decyzje, które były podejmowane w pierwszych godzinach, spowodowały, że nie byliśmy przygotowani na taką falę, jaka przybyła. Dlaczego nie odbyły się odprawy z wójtami, burmistrzami, starostwami powiatów, na których była przewidywana fala powodziowa? Dziś słyszymy samorządowców, którzy nie byli ostrzeżeni o tym, jakie mogą być konsekwencje fali, która nadchodziła do Polski. Z informacji, jakie posiadamy, które można także uzyskać w mediach społecznościowych, minister spraw wewnętrznych i administracji organizował w zeszłym tygodniu odprawy z wojewodami. Pytanie, dlaczego nie było takich odpraw z samorządowcami? Dlaczego wojewodowie nie podjęli stosownych kroków w relacjach rząd-samorząd, żeby przekazać stosowne informacje samorządowcom? W końcu, dlaczego służby nie były przygotowane adekwatnie na falę, która przychodziła? W naszym przekonaniu, jak i w przekonaniu wielu ekspertów, siły i środki, które były dysponowane w pierwszych dniach, były absolutnie nieadekwatne do sytuacji, która Polsce groziła i która miała miejsce w pierwszych godzinach i w pierwszych dniach, kiedy nadeszła fala.
Przypomnę, że nie zadysponowano takiego potencjału Państwowej Straży Pożarnej, jakim Polska dysponuje. Mamy ogromne możliwości, ogromne siły i środki. Z informacji, jakie posiadamy, w pierwszej dobie zadysponowano jedynie 700 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Przypomnę, że w Państwowej Straży Pożarnej mamy ponad 31 tysięcy funkcjonariuszy. Mamy także 220 tysięcy strażaków ochotników przeszkolonych do tego, żeby móc na pierwszej linii frontu działać. Chcemy zapytać i będziemy stawiać publicznie pytania także dotyczące osprzętu. Ja dostałem wczoraj odpowiedź od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, że do wczoraj zadysponowano jedynie 3 cysterny do wody pitnej, będące w zasobie Państwowej Straży Pożarnej. Wysłano je na Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o wydarzeniu, które porównujemy z powodzią tysiąclecia, to chciałem zapytać, dlaczego tak małe siły i środki zostały zadysponowane w pierwszych dniach? Dlaczego te posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego są transmitowane na żywo? To nie służy temu, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi. To służy tylko i wyłącznie teatrowi politycznemu. Tam biorą udział urzędnicy, funkcjonariusze, którzy na co dzień nie mają styczności z mediami, którzy na co dzień nie wypowiadają się dla mediów, a tymczasem ich wypowiedzi od paru dni idą na żywo w mediach. Taki styl prowadzenia tych zespołów zarządzania kryzysowego, takich, które powinny prowadzić do tego, aby była wymiana myśli i decyzji i wypracowanie działań, które mają ratować ludzkie życie i zdrowie, no nie da się tego zrobić, jeżeli taka transmisja idzie na żywo w mediach i jest pewnego rodzaju teatrem politycznym. Zwracam Państwa uwagę na to, jak w sytuacji, w której prezydent Sutryk mówił o tym, że jeden ze zbiorników mógł wylać, w tej sytuacji na żywo minister Siemoniak poprosił paru komendantów, aby wstali i razem z wojewodami wyszli z sali i tam ustalali jakieś, jak zareagować w tej sytuacji. No to pokazuje tylko, że ciężkie tematy na żywo nie są podejmowane podczas zespołów zarządzania kryzysowego. Ta filozofia przyjęta przez rząd no po prostu nie służy temu, aby temat rozwiązać. W naszym przekonaniu siły i środki, które zostały podjęte, są absolutnie nieadekwatne. Dopiero w ostatnich dniach, w szóstej, w siódmej dobie po pierwszej fali, mówi się o tym, premier powiedział, że 16 tysięcy żołnierzy będzie na miejscu, a dzień wcześniej było 1700. Czyli jak byliśmy przygotowani? Jeżeli można przetransportować i zadysponować 16 tysięcy osób z dnia na dzień, czy 15 tysięcy, bo odliczając to 1700, to dlaczego to nie było przygotowane przed falą, która dotarła do Polski? Dlaczego nie zadysponowano takich możliwości, jakie daje Państwowa Straż Pożarna? Dlaczego pan minister Siemoniak sam przyznał, że zadysponowano jedynie 9% Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, potencjału tego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego? Dlaczego w pierwszej dobie Polska nie była przygotowana? Dlaczego nie stworzono bazy dla strażaków, na przykład w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, gdzie można było skoszarować chętnych ochotników, jak i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z całej Polski i dysponować ich w te miejsca, gdzie były największe potrzeby w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek? Dlaczego do wczoraj zadysponowano tylko 3 cysterny? Chcemy mieć odpowiedź na te pytania, dlaczego na przykład nie zadysponowano łodzi płaskodennych, które są na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej, kilkaset łodzi, które można byłoby wykorzystać do ewakuacji ludności już w momencie, kiedy ta fala nadeszła. Ile wykorzystano sprzętu, który jest w dyspozycji? Mówimy tutaj o pompach, mówimy tutaj o osuszaczach. Naprawdę ogrom potencjału Państwowej Straży Pożarnej w naszym przekonaniu nie został wykorzystany w tym tygodniu i będziemy domagać się także informacji, dlaczego taki paraliż w naszym przekonaniu decyzyjny przez ten tydzień panował i dlaczego siły i środki, które są w dyspozycji państwa polskiego, służb polskich, nie zostały wykorzystane w adekwatny sposób. O działaniach ochotniczych straży pożarnych i ich zadysponowaniu do akcji ratowania życia, pomagania powodzianom będzie mówił pan poseł Edward Siarka. Podkreślam, to jest także szef małopolskich
strażaków ochotników, prezes zarządu małopolskiego OSP. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pytania, które dzisiaj zadajemy odnośnie dysponowania odpowiednio ludźmi i sprzętem tak w zapobieganiu, jak i w usuwaniu skutku tej powodzi są bardzo zasadne. Podstawowe pytanie na dzień dzisiejszy, które się rodzi, które również już wczoraj zadawaliśmy, to jest takie, dlaczego Państwowa Straż Pożarna na dzień dzisiejszy nie chce dysponować jednostkami Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej spoza województw, które nie zostały dotknięte skutkami tej powodzi. Otóż mamy do czynienia z taką sytuacją, że dzisiaj, gdybyśmy wzięli pod uwagę, że mamy ponad 2000 gmin w Polsce i z każdej tylko jednej gminy niech by pojechała do tej akcji jedna jednostka z zespołem 6-osobowym, to proszę Państwa, na terenie działań związanych z usuwaniem skutków tej powodzi mielibyśmy od ręki 12 tysięcy ludzi. Ludzi, którzy są w pełni przygotowani, mają, każda taka jednostka ma pompę szlamową, każda taka jednostka ma odpowiedni sprzęt, ci ludzie są przeszkoleni i przede wszystkim ci ludzie nie mieliby wtedy problemów związanych z prowadzeniem takiej akcji. Dzisiaj jednostka taka jak ode mnie, od gminy jak wyjeżdża, to musi zgłosić to do Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Do tej pory myśleliśmy, że będzie to wyjazd tak zwany gospodarczy. Okazało się, że nawet nie jest to wyjazd gospodarczy, to jest wyjazd czysto prywatny. Efekt tego jest taki, że są potężne problemy z rozliczeniem paliwa, z pytaniami, co się stanie, kiedy powiedzmy sobie ktoś, nie wiem, przebije nogę, uszkodzi sobie, poniesie jakąś szkodę na zdrowiu. A to są nagminne rzeczy, które się zdarzają i to są rzeczy, które wymagają koordynacji. Mamy nawet i taką sytuację, kiedy jednostka OSP podjeżdża na stację benzynową, gdzie ogłoszono, że Orlen za darmo tankuje te jednostki. Nagle się okazuje, że ta jednostka, ponieważ nie jest zadysponowana, nie może zatankować. Nie może zatankować. I pytamy komendanta Państwowej Straży Pożarnej, pytamy ministra spraw wewnętrznych, dlaczego nie możemy zadysponować jednostek ochotniczych straży pożarnych i nie będzie to państwa nic kosztowało. Ci ludzie dzisiaj chcą wyjechać, wspierać tych ludzi, którzy potrzebują dużego wsparcia, żeby usunąć chociażby muł z własnego domu i jednostka, która przyjeżdża, niech by wykonała nawet dwa takie domy. To jeśli weźmiemy, że to jest kilka tysięcy takich zespołów, to w bardzo szybkim czasie jesteśmy w stanie tym ludziom pomóc. Ja podaję te liczby po to, aby uzmysłowić skalę, o której mówimy. Tymczasem nie znajdujemy na to odpowiedzi, skądinąd jakoś premier ani Państwowa Straż Pożarna w innych miejscach nie mają problemu z przepisami prawa. Jakoś potrafią je zinterpretować tak, że właściwie osiągają to, co chcą. W tym przypadku, kiedy trzeba pomagać poszkodowanym, okazuje się, że są jakieś problemy prawne. Takich problemów prawnych nie dostrzegamy. Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych wyraźnie mówi o tym, że strażacy biorą udział w takich akcjach. Jesteśmy przeszkoleni, jesteśmy gotowi. Strażacy ochotnicy zgłaszają gotowość do wyjazdu. Zawsze w takim wyjeździe zabierają podstawowy sprzęt, ale zabierają przy okazji i inną pomoc. Środki czystości, zabierają środki higieniczne, jakieś inne techniczne, które dowożą do tych ludzi. Dzisiaj trzeba to robić z obawami o to, czy cała ta operacja nie skończy się dla kogoś ewentualnie później jakimiś problemami prawnymi, tylko dlatego, że komendant główny nie chce wydać polecenia, żeby te jednostki mogły być dysponowane do działań ratowniczych. Tak to wygląda w procedurze strażackiej. Być może to jest bardzo skomplikowane tutaj, co do Państwa mówię, ale proste dla wszystkich strażaków, którzy na co dzień biorą udział w akcji. Apelujemy o to, aby zadysponować jednostki OSP do pomocy ludziom w Polsce, do pomocy ludziom poszkodowanym. Jesteśmy gotowi do tej pomocy. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim strażacy ochotnicy są gotowi do tej pomocy. To dlaczego nikt z tej pomocy nie chce skorzystać? Były wicewojewoda łódzki. No właśnie, mamy sytuację, że nie dysponuje się żołnierzy ochotników, którzy służą w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej w takiej ilości, jaką
mogli być zadysponowani. Nie dysponuje się w pełni strażaków ochotników. Nie wiem, być może dlatego, że korzystają ze sprzętu, który został zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości. Funduszu Sprawiedliwości, ale też i Funduszu Narodowego czy Wojewódzkich Ochrony Środowiska zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż faktycznie jest tak, że Fundusz Sprawiedliwości przez cały rok był hejtowany, a dzisiaj ten sprzęt jest wykorzystywany w walce ze skutkami powodzi. No to przepraszam, panie senatorze, w tych mediach, które pan przywoływał, gdzie rzekomo przez 8 lat lał się hejt na rządzących i na Tuska, proszę sobie wyobrazić, że pewna pani uchodząca za redaktorkę przekonywała swojego gościa, że ten sprzęt kupiony przez Fundusz Sprawiedliwości dla Straży Pożarnej był całkowicie niepotrzebny. Takie rzeczy dzieją się dziś w nielegalnej TVP. Nie wiem, o jakiej pan mówi wypowiedzi, natomiast pamiętam w okręgu 30 wyborczym sejmowym kampanię pana Michała Wosia, która kosztowała grubo ponad 1 000 000 zł i była finansowana przez Lasy Państwowe i przez właśnie jakieś pokątnie pozyskane środki. Więc ja wiem, jak te pieniądze były z Funduszu Sprawiedliwości dysponowane. Natomiast to jest ogromna... Przepraszam, a co Lasy Państwowe mają z Funduszem Sprawiedliwości? Natomiast mówię generalnie o podejściu do pieniędzy publicznych, które były traktowane bardzo lekką ręką i wykorzystywane dla celów osobistych poszczególnych polityków obozu rządzącego w poprzedniej kadencji. No nie, dobra, natomiast zapewniam państwa, że nie ma tutaj żadnego rozróżniania sprzętu na zakupiony wtedy czy wtedy. Nie ma tu żadnego upolityczniania sprzętu, który pomaga. Nie ma tutaj takiej sytuacji, w których ktoś coś blokuje z tego względu, że zostało to zakupione przez poprzednich rządzących. I to jest nadużycia, to jest opowiadanie... Pewnie, to jest czysta propaganda i to jest czysty zawiść. Ale nic takiego nie ma, no absolutnie nie ma. Ale to ja będę to... Panie senatorze, ale to ja właśnie poważnie chcę być poważny. No tak. A wie pan, raz mi wychodzi, raz nie wychodzi, nie? Ale skoro tak, skoro to nie jest zawiść, skoro to nie jest głupota, skoro to nie wynika z tego, że ludzi jest aż nadto, to pan mi powie tak mimochodem, dlaczego dziwnym trafem ze 140 milionów złotych na ochotnicze straże pożarne ten budżet wsparcia przez państwo OSP wynosi dzisiaj raptem 40? Dlaczego żeście buchnęli OSP stówkę? Być może zadania, które były przydzielone w latach poprzednich, wystarczyły na zabezpieczenie potrzeb OSP. Widocznie te nie. Zadania się... Nie, w żaden sposób nie. Dlaczego nie? No nie. No dlaczego pan nie? Kiedykolwiek brał udział na przykład w przekazaniu wozu strażackiego dla ochotniczej straży? Nigdy. No widzi pan, szkoda. Bo gdyby pan brał udział w takim przekazaniu, to by pan wiedział, że właściwie to przyjeżdża Golas auto. I to auto trzeba doposażać jeszcze. Niekoniecznie. Nie zawsze przyjeżdża Golas. To są już sytuacje bardzo, bardzo różne. Natomiast akurat ja zazwyczaj przyjeżdża. Natomiast to, że... Natomiast... Pan senator nie brał udziału, ale wie, co przyjeżdża. No muszę przyznać, że to jest wyrafinowane. Nie brałem udziału, ponieważ nie wykorzystuję takich okazji jak przekazywanie sprzętu, który ratuje życie do celów politycznych, bo uważam to za niemoralne. Natomiast mam znajomych w OSP, wiem, jakie dostają wozy, wiem, jak to wygląda przy współpracy też z samorządami, z rządem, jaki ten sprzęt przyjeżdża i nie jest tak zawsze, że przyjeżdża Golas. Może często, no nie zawsze. No dobrze, a jak to jest, że pan senator mówił jeszcze przed chwilą o tej pseudoaferze związanej z RARS-em, a jednocześnie dzisiaj mamy taką sytuację, że wydatki, które mają być ponoszone przez samorządy objęte skutkami powodzi, mają być wyjęte z procedury przetargowej. Przecież to jest dokładnie to samo, co robiła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych w momentach sytuacji chociażby epidemiologicznej w naszym kraju, gdzie naprawdę nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia i walczyliśmy o zdrowie i życie ludzkie. Ale to nie jest taka sama sytuacja. Ta sytuacja jest zgoła inna, ponieważ teraz mamy demokrację. Mamy KPO, które nie było wcześniej. Chwilę temu panowie mówiliście o tym, że działania są zbyt wolne, a teraz panowie krytykujecie procedury, które upraszczają i które powodują, że działania pomocowe są. Panie senatorze, chyba błędnie pan odbiera te komentarze. Nie. Te komentarze dowodzą czegoś innego. Że kiedyś opozycja, dziś rządzący robili z tego zarzut, a dziś rządzący nie mogą się pogodzić z tym, że opozycja mówi, ale halo, halo, przecież wy żeście nas dokładnie tak samo kontrolowali i mówiliście dokładnie to samo. Ale rolą opozycji jest kontrolowanie, więc ja nie mam problemu z tym, że opozycja tak mówi. Nie oburza mnie to. Jarosław Sachajko.
Panie pośle, mikrofon pan sobie włączy. Dziękuję. Kontrolowanie oczywiście powinno być, tylko kontrolowanie to nie jest hejtowanie i podważanie każdej decyzji. Państwo mówili o tym, że ta ustawa o strefie buforowej jest niezgodna z konstytucją, że to jest bubel prawny. I nagle się okazało, że państwo rządzą, nic w niej nie zmienili i zastosowali ją dokładnie taką, jaką ona jest. I już teraz nie jest niekonstytucyjna i nie jest bublem. Ta procedura, która była zastosowana w trakcie COVID-u i początku wojny, jest taka sama, jak państwo w tej chwili ją stosują. Ale pan mówi w tej chwili, że teraz jest dobrze, ale wówczas było źle. I ja nie mam żadnego problemu z kontrolowaniem. Panie senatorze, ja nie mam żadnego problemu z kontrolowaniem, bo trzeba to skontrolować. Tylko przez takie zachowanie urzędnicy się w tej chwili boją cokolwiek zrobić. I dlatego jest taki marazm za państwa rządu, że żaden urzędnik w tej chwili nie będzie się podkładał, bo za chwileczkę państwo ich będą wysyłali do aresztów i będą ich szukali listami gończymi. A jeszcze co jest gorszego, że informacje ze śledztw pojawiają się w mediach. To jest polityczna rozgrywka. To jest właśnie uderzanie we wspólnotę i w instytucje państwowe, bo państwa są właśnie silne swoimi instytucjami, strażakami, właśnie tym RARS-em, odpowiednim działaniem poszczególnych szczebli samorządu. Ale przez to, że państwo rozkręcili tę machinę hejtu, wszyscy są w tej chwili sparaliżowani, łącznie z tymi osobami, które są na tych pokazówkach pana premiera. To jest bardzo niedobre, co państwo robią. I dobrze by było powiedzieć, przepraszam, idziemy do przodu, budujemy elektrownię atomową, budujemy porce. Państwo budują elektrownię tak jak i te igrzyska za 20 lat. Budujemy CPK, bo to jest rzecz, która powinna nas ochronić przed atakiem ruskich. A państwo chcą zbudować CPK tylko za 10 lat i to bez szybkiej kolei. Bez wysiedleń i z szybką koleją. Tak, no bez wysiedleń. Dokładnie tak samo jak i te zbiorniki retencyjne można zrobić bez wysiedleń. A może trzeba byłoby tym ludziom zaproponować 200% wartości ich nieruchomości, żeby oni spokojnie stamtąd odeszli. Niech pan panie to senatorze, panie niech pan senatorze, to powie chorale. Panie senatorze, żeby oni spokojnie sobie znaleźli gdzie indziej, bo w tej chwili my od lat wydajemy 25 razy więcej na odszkodowania niż właśnie na budowanie czegoś, co nas zabezpiecza. Ale... Pan senator Szwed, puenta. Przecież pan Chorała te pieniądze zaniżał i nie chciał ludziom wypłacać. No właśnie nie zaniżał, bo to za państwa rządów, panie senatorze, albo pan nie wie, albo udaje, że nie wie. To właśnie dzięki tej ustawie pana Chorały ci ludzie dostali 140% wartości, bo za państwa rządów dostawali, panie senatorze, za państwa rządu, innego, proszę pana. Przed tą ustawą dostawali tylko 100%, a w tej chwili rolnicy przychodzą na komisję rolnictwa, bo państwo przy wywłaszczeniu ich pod obwodnicę augustowską dali im tylko 20% wartości ich nieruchomości i oni się czują oszukani. Ale cóż, komisja rolnictwa posłuchała i pan przewodniczący z PSL-u nic nie zrobił. Proszę państwa, to błyskawicznie również upominając się o dole i los rolniczy, pragnę przypomnieć, że część rolników dokonała już nasadzeń na swoich polach, które zostały przez wodę przykryte. To też warto pomyśleć jeszcze i o rolnikach i o odszkodowaniach dla nich. Ale nawet dobrze, bo oni nie zebrali plonów. Oni nie będą mieli czym żywić. A co pan minister z PSL-u notabene mówi? No właściwie zrobił konferencję, na której nie powiedział żadnego konkretu. To właśnie w ten sposób tak działa. I wycofał się jeszcze wcześniej przed swoją obietnicą, którą złożył rolnikom na wiosnę tego roku, że będą zwolnieni z ostatniej raty podatku KRUS-u. Wtedy jak trzeba było, żeby oni zeszli z protestów, to była obietnica złożona. A później za pół roku państwo się wycofali z tej obietnicy. To bardzo ważne kwestie, panie pośle, które pan poruszył. Ja, jeśli chodzi o zbiorniki, no tak z doświadczenia.
Można zbiorniki rzeczywiście zbudować bezkonfliktowo i tutaj mieliśmy przykład w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie 4 zbiorniki zostały w sposób bezkonfliktowo wybudowane. Jeśli chodzi o pomoc dla powodzian, ja pamiętam jeszcze w niedzielę, w poniedziałek, jak jechaliśmy z pomocą do powodzian w Lądku Zdroju, no nie było służb. Poza tymi strażakami, którzy byli na miejscu, którzy wspaniałą pomoc świadczyli, no służby nie zostały skierowane. Wojsko mieliśmy dopiero w czwartym, piątym dniu. Także generalnie poprzez te działania, były one w tych pytaniach przed chwilą na tej konferencji, bardzo ważnej konferencji, która była przed chwilą, no uważam, że były duże zaniechania ze strony premiera, ze strony rządu, no i generalnie powinien zostać w tej sprawie skierowany wniosek o postawienie całego rządu do dymisji, bo te działania, które podjął rząd, te słowa premiera jeszcze z piątku i te zaniechania, szereg dni zaniechań, nieskierowania służb, nieskierowania wystarczających środków, nieskierowania pomocy humanitarnej dla mieszkańców, powodowały zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, ich mienia, ale przede wszystkim życia. Gdybyśmy mieli informacje o ewakuacji przypękającej tamie w Stroniu Śląskim, ale również wcześniej, że to zagrożenie powodziowe występuje, pewnie wiele mienia udałoby się uratować, pewnie sytuacja byłaby o wiele inna. No i na koniec chcę przede wszystkim jako senator pochodzący z ziemi kłodzkiej bardzo serdecznie podziękować wszystkim strażakom, wszystkim służbom, które na miejscu świadczyły pomoc, tym skierowanym również później, niestety później, którzy pomagają, wszystkim instytucjom, którzy wsparli powodzian w tym trudnym czasie. Chcę bardzo serdecznie podziękować. A ja dziękuję panom i państwu, przynajmniej w tej części naszego spotkania. 11 na zegarze, my za chwileczkę widzimy się i z uczestnictwem politologów i następnie publicystów. A, jeszcze w międzyczasie niewykluczone, że będzie kolejne posiedzenie tej ekipy katastrofalnej. Nie, jak to się nazywa? Zarządzanie kryzysowe. O, tak.